jeszcze jedna rzecz, to może taka też niespodzianka, nieplanowana będzie, ale poprosilibyśmy dwie zawodniczki, może kapitan, poproszę i proszę sobie wybrać koleżankę. Będziemy dzisiaj już kapitan, dobrze, to poprosimy, kogo poprosimy, Michale? Poprosimy Dorotę, Wilk. No, zapraszam, zapraszam. Chcemy Dorotę, chcemy, nie? Zapraszam Dorotę, ale nie masz się czego krępować. Masz prawo wybrać sobie koleżankę, bardzo proszę, wybierz sobie. Jednak tam pani kapitan padło. Tak jest, mamy jeszcze jeden mikrofon, Poprosimy jeszcze kogoś, możecie sobie jeszcze kogoś dobrać. Bardzo proszę, będą trzy mikrofony. O co chodzi? Zawodniczki za momencik zaintonują jakąś przyśpiewkę. No ja mam nadzieję, że państwo... Brawo, tak? Brawo. No to może macie jakiś pomysł, czy mam coś zarzucić tutaj? Albo klub kibica może coś podpowie. Same. Bardzo proszę, ustalać sam. Oddaj mikrofon, proszę bardzo. Od razu mówię, że nie będzie cała Polska z was się śmieje. To już możemy pominąć, na pewno nic takiego nie pojawi się potem w internecie. Naszym klubem Atom Trefi! Bo macie podpowiedź, bardzo proszę. O tym wie! Niebiesko-zielone! To barwy niezwyciężone! Niebiesko-zielone, to barwy niezwyciężone. Jagódka! Jagódka! Mam pomysł, trochę inny. Bo my jak wyjeżdżamy sobie na mecze, to zawsze mamy taką jedną osobę, która nam nuci różne melodie. A my zgadujemy, co to jest, więc zaprosiłabym na małe murmurando Lenę. No i proszę państwa, przy takich okazjach ile ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Lena Dzienkiewicz, zapraszam na scenę. No, pani kapitan sprytnie się wymigała od obowiązków. Ale tu proszę nie uciekamy, jest jeszcze mikrofon. Jeszcze raz wielkie brawa, to było niesamowicie sympatyczne. Na tyle. Dziękujemy serdecznie. I drodzy państwo, jeszcze poprosimy zawodniczkę o chwilę o pozostanie na scenie. Będzie taka mała część nieoficjalna ze strony klubu kibica. No właśnie, oni jeszcze raz przyszli, no ja wiem, że to